Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kochani widzowie, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, które przekazał do świętej Brygidy Szwedzkiej. Wysłuchajmy wszyscy razem tego przekazu, niosącego prawdę. Ja jestem Stworzyciel wszystkich rzeczy i Pan. Ja uczyniłem świat, a świat mną wzgardził. Ja słyszę o świcie głos, jakby królowej pszczół, która na ziemi zbiera miód. Albowiem królowa pszczela, gdy lata, a potem ku ziemi się kieruje głos jakby chrapliwy wydaje. Tak teraz na świecie, słyszę głos ów chrapliwy i ignorancki, mówiący, o nic nie dbam, cóż potem z tego będzie. Prawdą jest, że wszyscy już wołają, nie dbam co potem, czyż nie mogę postępować według własnej woli. Zaprawdę człowiek nie zważa i nie dba o to, co ja uczyniłem z miłości, napominając przez proroków, nauczając ich, cierpiąc za nich. Nie zważają na gniew, nie dostrzegają jak karałem złych i nieposłusznych. Wiedzą, że są śmiertelnymi i niepewna godzina ich śmierci, o to jednak nie dbają. Słyszą i widzą sprawiedliwość moją, którą pokazałem na Faraonie i Sodomie przez grzechy, których się dopuścili, którą uczyniłem z królami i z innymi władcami, którą co dzień dopuszczam, karząc mieczem i innymi uciskami, a oni na to jak ślepi, nie patrzą. Tak też jak pszczoły latają gdzie chcą, a czasem latają podczas jakby skacząc lub biegając, bo pychą swą się unoszą, lecz pogrążają się prędzej, kiedy do zbytku i obżarstwa swego wracają. Zbierają też słodkość, ale dla samych siebie, i to na ziemi, bo człowiek pracuje, gromadzi dla pożytku ciała, a nie dla duszy. Dla czci ziemskiej, nie dla wiecznej. Obracają sobie doczesne rzeczy w karanie wieczne, i to, co do niczego nie jest pożyteczne, obracają na wieczne męki. Przeto dla prośby matki mej, pośle tym pszczołom, od których są odłączeni przyjaciele moi, którzy tylko ciałem są na świecie, głos mój jasny, który im będzie opowiadał o miłosierdziu moim, którego jeśli słuchać będą, zbawieni będą. Tak mi teraz czynią chrześcijanie, jak mi czynili Żydzi. Oni wyrzucili mnie z kościoła i mieli wolę doskonałą zabić mnie, ale że jeszcze nie przyszła godzina moja, uszedłem z rąk ich. Tak chrześcijanie mi teraz czynią. Oni wyrzucają mnie z kościoła swego, to jest z duszy swojej, która kościołem moim miała być i chętnie by mnie zabili, gdyby mogli. Ja jestem w ustach ich, jak mięso zgniłe i śmierdzące. Wydaje im się człowiekiem mówiącym kłamstwo, i nic o mnie nie dbają. Oni obracają się tyłem do mnie, a ja od nich odwrócę twarz, bo w ustach ich nie ma nic tylko chciwość, w ciele zbytek, jak u bydlęcia jakiego. W słuchaniu podoba się im tylko sama pycha, w widzeniu, tylko uciechy tego świata. Męka zaś moja i miłość, są im brzydkie, a życie moje ciężkie. Dlatego ja tak uczynię z nimi, jak zwierzę czyni, które wiele jaskiń ma, które gdy będzie znalezione przez polujących w jednej jamie, ucieka do drugiej. Tak i ja uczynię, bo mnie chrześcijanie prześladują złymi uczynkami swymi i wyrzucają mnie z jamy serca swego. Tak więc wejść chcę się do pogan, u których w ustach jestem teraz gorzki i niesmaczny, ale potem stanę się w ustach ich słodki jak miód. A przecież jeszcze tak miłosierny jestem, że tych, którzy by prosili odpuszczenia i rzekli, Panie, ja wiem, żem ciężko zgrzeszył i chętnie chcę się poprawić za łaską Twoją, zmiłujże się nade mną dla gorzkiej męki Twojej, takich wdzięcznie przyjmuję do siebie. A którzy by zaś w złości swojej trwali, stanę przed nimi srogi, jak olbrzym, który ma trzy rzeczy, to jest strach, moc i srogość. Tak ja ukażę się chrześcijanom straszny,
że nawet najmniejszego palca nie będą śmieli podnieść przeciwko mnie. Stanę przed nimi tak mocny, że wszyscy jako komar będą przede mną. Po trzecie, stawię się im tak ostry, że jak tylko poczują srogość mą teraz tu żyjąc, tak wieczne im biada, bez końca. Ja jestem stworzyciel nieba i ziemi. Mam trzy przymioty, jestem najpotężniejszy, jestem najmędrszy i jestem najwięcej cnotliwy. Ja bowiem jestem tak potężny, że aniołowie w niebie czczą mnie, czarci w piekle nie ośmielą się patrzeć na mnie, a wszystkie żywioły posłuszne są mym rozkazom. Mam tyle mądrości, że nikt zgłębić, ni pojąć jej nie może. Mam tak wielką przenikliwość, że znam wszystko, co było, co jest i co będzie. Jestem do tego tak rozetropny, że i najmniejszy robaczek czy inne zwierzę, choćby najszpetniejsze było, nie zostało stworzone bez przyczyny. Jestem też tak cnotliwy, że wszelkie dobro ode mnie płynie jak z dobrego źródła, i wszelka słodycz wydziela się ze mnie jak z dobrego wina. Dlatego nikt beze mnie nie może być potężny ani mądry, ani cnotliwy. I dlatego potężni ludzie świata grzeszą ciężko przeciw mnie, ponieważ ja dałem im siłę i moc, by mogli czcić mnie i oddawać chwałę, ale przyznali cześć sobie, jakoby mieli ją od siebie samych. Nie zdają sobie sprawy, ci mizerni nędznicy, z ich własnej słabości. Bo jeśli bym przypuścił na nich najmniejszą chorobę, zaraz by osłabli i wszystko stałoby się dla nich bezwartościowe. Jak zatem mogą oni wytrzymać moją moc i siłę, lub też wieczne cierpienia? Ale jeszcze więcej grzeszą przeciwko mnie ci, o których mówi się, że są mądrzejsi od innych. Ja bowiem dałem im siłę umysłu, rozumienie i mądrość, aby mnie miłowali. Ale oni nie chcą rozumieć nic innego ponad to, co służy ich doczesnej korzyści i zachłanności. Oczy mają z tyłu głowy, widząc tylko swoje żądze i rozkosze, a są tak ślepi na służbę dla mnie, że nie składają mi dziękczynienia, który dałem im wszystko. Bo czy dobry, czy zły żaden nie mógłby niczego zrozumieć ni pojąć beze mnie. Jednak pozwalam nikaczemnym zwrócić swą wolę do tego, czego pragną. Żaden też nie może być cnotliwy beze mnie. Dlatego mógłbym teraz użyć tego przysłowia, które pospolicie się mówi, cierpliwy człowiek przez wszystkich bywa wzgardzony. Tak i ja z powodu cierpliwości mojej wydaję się rodzajowi ludzkiemu zupełnie lekkomyślny, i dlatego od wszystkich jestem wzgardzony. Ale biada im, gdy czas mojej cierpliwości się skończy i gdy poznają mój sąd. Będą oni bowiem jako błoto przede mną, które spływa w najgłębszą głębię, i nie zatrzymuje się, aż nie sięgnie najniższej części piekła.